Rafał, dzisiaj graliście z wiceliderem rozgrywek. Mecz na pewno ciężki. Do przerwy przegrywaliście 2-0. Mecz skończył się wynikiem 4-2 dla Jastrzębia. Ale na pewno na pozytyw zasługuje druga połowa, kiedy potrafiliście napsuć trochę krwi drużynie z góry tabeli. No, zgadza się, ale gdzieś to tam w pełni nas nie satysfakcjonuje. Tym bardziej, że wiemy, ja i trener Sławek, na co stać tych chłopaków, bo wcześniejsze mecze, ogólnie mamy, umówmy się, fatalną gdzieś tam serię, mamy fatalną tą rundę rewanżową, niestety, ale możemy temu przeciwdziałać, bo gdzieś tam mecz z Jastrzębiem, który też tutaj do nas przyjechał, na tamten moment zajmował czwarte miejsce, wygraliśmy, byliśmy zdecydowanie lepsi, graliśmy cały mecz w piłkę, zawodnicy czerpali radość z gry, a to jest dla nas najważniejsze. No i potem gdzieś tam, tak jak sinusoida, idziemy w dół, nagle jakiś mecz na Zabrzu, który nam totalnie nie wychodzi. Dzisiaj też, no, pierwsza połowa bez wyrazu, w drugiej powiedzieliśmy sobie parę rzeczy, bo to chodziło tylko o to, żeby próbować grać, tak? Próbować grać, cieszyć się tym, oni mają jeszcze, znaczy są na tyle młodzi, no, są w takim wieku, że przyjdzie zaraz ta seniorska piłka, przyjdzie ten stres, przyjdzie ta naprawdę duża odpowiedzialność i oni muszą jak najwięcej rzeczy zrozumieć poprzez grę, żeby się tą grą cieszyć, bo potem po prostu będą lepsi, tak? Za rok, za dwa lata będą lepsi. No jeśli będą chcieli grać na minimum swoich możliwości, no to nie dość, że i tak wynik będzie niekorzystny, to jeszcze nie będą się rozwijać piłkarsko. No więc ta druga połowa wyglądała pod tym kątem o tyle lepiej, że po prostu chłopcy zaczęli znowu grać w piłkę i znowu próbować cieszyć się tą grą. Efektem też tego były dwie bramki. No tutaj na szczególne wyróżnienie zasługuje Hubert Sołtysik z rocznika 2000, bo jest to o dwa lata młodszy zawodnik od naszych chłopaków 9-8, a tutaj w lidze wiadomo gramy w 9-7, więc ta różnica wieku jest, a chłopak bez problemu, bez żadnych przeszkód, bez kompromisów wchodzi w każdą grę i naprawdę nie boi się gry 1-1, więc tutaj jest naprawdę duży pozytyw. O to po prostu chodzi, tak? No a gdzieś jeśli chodzi o zawodników naszych 9-8, no widać, że to są chłopcy, którzy mają problem z jakąś taką wiarą w siebie, bo naprawdę potencjał oni mają bardzo duży, ale gdzieś tego nie możemy sprzedać na boisku, no i bardzo cierpimy jako drużyna i my trenerzy przede wszystkim, bo to jest jakby w głównej mierze od nas zależne, tak? Żeby od nich wykrzesać 100%. No i tak samo zawodnicy cierpią, bo tyle porażek naprawdę, no ciężko jest, ciężko. Dobrze, że oni jeszcze wychodzą i jeszcze chcą grać, tak, bo po tylu porażkach naprawdę szacunek pod tym względem, że się nie poddają i walczą, ale mówię, no musimy z tego wyjść i jeszcze mamy te 3-4 mecze do rozegrania i muszą się one zakończyć pozytywnymi wynikami dla nas.